kochani, dzień dobry. Mój kolor wskazuje na to, że było biegane, ale słuchajcie, ten vlog miał nie powstać. Wczoraj cały dzień było pochmurno i powiedziałam sobie, nie nagrywam jutro, jak będzie ciemno. Od rana słoneczko, co za tym idzie, nagrywam. Słuchajcie, poczekamy trochę, aż ta czerwień zejdzie i zrobimy sobie razem make-up. A teraz, kochani, szczera prawda życia ze zwierzakami. Pokażę wam, jak wygląda salon, kiedy ja chciałam nagrać gadane treści. Tutaj mamy rureczkę bułki, tutaj mamy resztkę trawki, buty po bieganiu, tutaj jest poduszka bułki, tutaj, słuchajcie, zrobiłam Mariuszkowi takie smaczki w pudełku, po prostu ręczniki i tak dalej, pozawijałam tam smaczki i on rozrywał pudełko. Tutaj są kwity, które muszę ogarnąć, jedzenie, kocyk Mariuszka, który zemdlał, słuchajcie. Tutaj też się dzieje, dlatego że tak, tam mam książki z biblioteki, natomiast tutaj mam notes, mam lampę, mam statyw, fotel w ogóle jest wysunięty. I tak to wygląda poza kamerą. Także dzień dobry, kochani, raz jeszcze witam was serdecznie. Zanim mi ta czerwień zejdzie, to ja się troszeczkę ogarnę tutaj w salonie, a później ogarniemy Mac już razem. Taki jest plan. O, piesek Leszek jest. A szkoda mi ten kadr zmieniać. Może tutaj ta lampa. Piesek jest. Aha, zaraz, słuchajcie, się będą z kotem nawalać. Więc wezmę ten aparat na mnie. Słuchajcie, statyw trzymają książki i perfumy, żeby nie padł tak jak ostatnio, więc mamy nadzieję, że nie padnie. Ja jeszcze troszeczkę... No wiedziałam, że tak będzie. Atakuje cię łaciata, tak? Ja jeszcze troszeczkę kolorów pobieżniowych mam, natomiast no już nie mam czasu, wiecie, żeby nie wiadomo ile czekać. Prysznic wzięty i wiecie co, właśnie dzisiaj użyłam tego balsamu z Neutrogeny i on jest dla mnie troszeczkę za bogaty na dzień, więc muszę sobie później w swoich zbiorach kosmetycznych ogarnąć, czy ja coś mam, bo nie chciałabym się raczej za niczym nowym rozglądać. No a fajnie by było mieć właśnie coś takiego lżejszego na dzień, bo wiecie, ja rano jak biorę prysznic, nie robię tego codziennie, ale jak biorę prysznic, to szukam takich produktów, które się natychmiast wchłaniają, które tak naprawdę ściągają tylko uczucie ściągnięcia, niż jakoś turbo nawilżają i są bardzo bogate w konsystencji, bo ja po prostu od razu później spodnie na tyłek, koszulka i no i tak jak mówię, szukam czegoś takiego bardziej wodnistego albo czegoś, co się tak szybciutko wchłania. No a ta Neutrogena jest bardziej taka, ona nie jest jakoś nie wiadomo jak ciężka, ale jest na pewno no taką bogatszą konsystencją, nawet wiecie, jak do produktu z pompką. Takie jest moje zdanie. Także tak, kochani, cóż w dzisiejszym vlogu? Ja już wam powiem, bo ja mam dzisiaj super plan. Dlatego, że tak, nałożyłam wiosenną koszuleczkę, skoro świeci słońce. Sama w to nie wierzę, ale naprawdę dzisiaj od rana świeci słońce. Moja koszulka jak coś w paseczki i jest z Zary, była w którymś mierzymy. To nie jest nowość u mnie, ale no w tym roku mam ją na sobie pierwszy czy drugi raz, więc powiedzmy, że na ten sezon to będzie taka moja nowość, bo jeszcze jej nie nosiłam. Ale cóż w dzisiejszym vlogu? Dzisiaj, kochani, Krzysiek idzie na S z pieskiem, więc ja stwierdziłam, mówiłam wam o moich poszukiwaniach kubka i tak dalej, i tak dalej. I kilka z was wysłało mi zdjęcia i napisało mi, że jest piękny kubek w Pepco za 6 zł, fioletowy w stokrotki. I jakimś cudem ten kubek jest dokładnie tym, o co mi chodziło. Znaczy, wiecie, tak na zdjęciach to wyglądało. Staram się nie napalać, dlatego że wiem, że w moim Pepco często jest tak, że niby spoko wszystko jest, a tak naprawdę jak się pójdzie, to ja mam wrażenie, że to nawet, wiecie, tam nie dojechało, więc no zobaczymy jak to będzie. Natomiast dzisiaj właśnie wychodzę sama, bez żadnego pieska. Kot się na niego czai, bo słuchajcie, kot był w łóżku, pies jest na łóżku i one się czasami tak ganiają. Więc wychodzę dzisiaj bez żadnego pieska, właśnie do Pepco, bo mówiłam wam, że będę poszukiwać tego kubka wiosennego. Natomiast najpierw pójdę do Pepco, może on będzie, zobaczę na żywo, a jak nie, to innym razem zabiorę się w połączeniu z randką taką, pójdziemy, nie wiem, na matchę albo pójdziemy na kawę i właśnie przetrzepiemy sobie galerie, jakieś Home and You, Homele, TK Maxa. No zobaczymy, czy ten kubek dzisiaj będzie, jestem bardzo ciekawa. No i ogólnie już jak tak wiecie, pójdziemy, to zobaczymy co tam w Pepco wiosennego. Pewnie teraz świąteczny klimat, chociaż to nie wiem, czy to już nie za późno, nie? Bo ostatnio te asortymenty sklepowe to jest jakieś szaleństwo. Pamiętacie co było jesienią, że już nie było jesiennych rzeczy? Zima była w sklepie przecież w październiku czy w listopadzie, a zimą już nie można było kupić zimowych akcesoriów. Więc no jestem ciekawa, bardzo dawno nie byłam w Pepco. Może jeszcze do Action pójdziemy, bo kiedyś wam opowiadałam. Zaraz może być szczek, bo tu się kot czai pod kocem. Już pies do niego podchodzi, ja schowam nogę. Kiedyś wam opowiadałam o tym, że widziałam taką fajną szczoteczkę do sprzątania, taką cienką, z takim podłużnym włosiem, że wiecie, na przykład w kąt płytek, czy do armatury. Ja ją widziałam i jej durna nie kupiłam. I mi się wydawało, że ja to widziałam w Deals, ale kilka z was mi napisało, że może to i było w Deals, ale że w Action takie szczoteczki są, wiecie, w klasycznej cały czas sprzedaży, więc może się przejdę do Action po tą szczoteczkę, bo nie ukrywam, że no już powiem wam, jak wyszło słońce, to widzę, że to sprzątanie kuchni to bliżej niż dalej przede mną, kochani, i ja chciałabym zrobić takie totalne porządki w kuchni. Raczej to nie będzie na jeden dzień, bo mnie to zbyt mocno przytłoczy. Może jakiś weekend na to poświęcę, jeśli będzie brzydka pogoda, o. Bo chciałabym, kochani, posprzątać w szafkach, tak wiecie. Zawsze znajdzie się coś, czego się człowiek chce pozbyć. Właśnie trochę raz, że umyć szafki w środku, umyć te wszystkie rzeczy, które mamy, poprzesypywać, bo wiecie, my mamy te piękne pojemniki z Ikea, które sprawdzają się super, ale gdzieś w którymś momencie, a to Krzysiek wrócił z zakupów i wrzucił coś tak na luzie, bez, nie do pojemnika, a to ja gdzieś nie przesypałam mąki i teraz już mamy i pojemniki, i mamy takie papierowe opakowania. Oczywiście zawsze te papierowe opakowania były, ale niektóre rzeczy można przesypać, więc chciałabym myć szafki, ogarnąć to, pozbyć się jakichś elementów, bo tak jak mówię, na pewno się jakieś znajdą. No i bardzo chciałabym umyć szafki z zewnątrz, wiecie, po prostu powierzchnię z zewnątrz, w środku, lodówkę, trochę chyba pochować te magnesy, bo one, no fajnie, ale dla mnie dają takie poczucie chaosu i właśnie bałaganu. Zastanawiam się nad jakimś może koszyczkiem na mikrofale, ponieważ tam są i nasze suplementy, i jakieś, wiecie, Mariusza zabawki, i to tak leży wszystko. No straszny jest ten kot. On się czai tutaj na ciebie, kochany. Więc może właśnie, i to wszystko daje, wiecie, ja wiem gdzie, co tam jest, tam teoretycznie nie ma bałaganu, ale to mega daje uczucie takiego chaosu. No mi się to osobiście nie podoba. Ja jestem taką osobą, że tak, że najchętniej to bym, wiecie, wszystko pochowała po szafkach. Ja po prostu tak lubię taki look. No oczywiście tak nie mam, ale jestem fanką chowania rzeczy. I właśnie może bym poszła do Action zobaczyć. I co jeszcze chcę zrobić, czego chyba jeszcze nigdy nie robiłam? Kupić szczotkę ryżową i słuchajcie, na kolanach ten matowy gres przetrzeć. Ja niby myłam wcześniej mopem, ja myję Hizero i tak dalej, ale tak, mopem to się rozcierało, Hizero w kąty nie sięga. I właśnie mam ochotę po prostu tak wypiłować ten matowy gres, te fugi właśnie przy użyciu tej szczoteczki, wszystkie te... nie mogę, wlazł do łóżka do niej. Te wszystkie kąty, rogi i tak dalej, cokoły. Naprawdę mam ochotę tak mega oczyścić w kuchni, żeby, wiecie, wejść i aż wziąć po prostu głęboki wdech. Mam bardzo dużą ochotę na coś takiego, więc może właśnie bym dzisiaj poszła do Action zobaczyć, czy są te szczoteczki. Kupiłabym szczotkę ryżową, no i rozejrzała się właśnie z jakimiś... Ganiają się. Z jakimiś takimi pojemnikami, które mogłabym postawić na mikrofali. Jeden albo dwa mniejsze. Bo wiecie, jak coś jest w pojemnikach, to nie ma już takiego poczucia chaosu, nie? Więc taki plan na dzisiaj, o. Muszę jeszcze przejrzeć akcesoria do sprzątania, jakie mam. Bo wydaje mi się, że wiecie, że płyny i tak dalej, że mam wszystko, że właśnie brakuje mi tylko tej takiej podłużnej szczotki. Ona też właśnie do fug się super sprawdzi. tej podłużnej szczotki i szczotki ryżowej, bo takie wiecie, na rączkach i tak dalej to ja mam, to tego nie potrzebuję. Nie chcę też kupować na chama, na siłę. Chcę jeszcze sprawdzić, czy mam te płyny do zmywarki. Ale ładny jest ten błyszczyk. Bo ja kupuję je w Action, one są dużo tańsze niż te finisze, a sprawdzają się dla mnie równie dobrze. Ale wydaje mi się, że mam zapas, także nie wiem. Także kochani, na ustach dzisiaj Cooling Kisses z Eveline, Variette. Ja mam, kochani, w odcieniu 05 New Romance. Bardzo ładny, on mocno chłodzi, dlatego ja go raczej zimą nie używałam, ale ma bardzo ładny taki, widzicie, koralowo-brudno-różowy odcień, ładnie wygląda na ustach. Ja robiłam w ogóle pierwsze wrażenie chyba tego błyszczyka na kanale. Bardzo fajna sprawa i właśnie myślę, że wiosną chętnie będę po niego sięgać, bo zobaczę. Zobaczcie, nawet nie dawałam różu, nie malowałam oczu. W ogóle mi się bardzo podoba taki look, wiecie? Clean girl look tak zwany. Nie wiem, czy taki clean. Jeszcze muszę włosy ułożyć, bo coś tu się wydarzyło. No i tak, i zapraszam Was do spędzenia dzisiaj dnia ze mną, z nami, ze zwierzakami. Mam nadzieję, że będzie Wam miło, że coś tutaj dla siebie może podpatrzycie. Dajcie w ogóle znać, jak wygląda kwestia u Was wiosennych porządków. Czy robicie, czy nie robicie? Jakie wy jesteście słodziaczki. Czy robicie, czy nie robicie, czy raczej sprzątacie na bieżąco? Ja staram się sprzątać na bieżąco, ale nie ukrywam, że takie gruntowne porządki u nas są potrzebne raz na jakiś czas, bo to, a to wiecie, a to w szufladzie się coś rozsypie, a to się Krzyśkowi chlapnie na ścianę z płytkami w kuchni. On tego nie widzi, nie? Ale no jednak raz na jakiś czas to trzeba przetrzeć. Mam też bardzo dużą ochotę i potrzebę i uważam, że ogólnie musimy zadbać o sprzęty, musimy, jak wy trzy pięknie razem, kochani, wyglądacie, musimy ogarnąć zmywarkę porządnie, umyć mikrofalę w środku, lodówkę niedawno myłam, ale też sobie to zrobimy, zamrażarkę mamy przejrzaną, więc wiemy, co tam mamy, ale suszarkę, odkurzacze, nad wszystkim, słuchajcie, trzeba będzie zapanować i myślę, że między innymi takie treści okołoporządkowe w najbliższych takich domowych vlogach będę Wam przemycać. Także dzisiaj zobaczymy, co tam w Action do sprzątania, jakie tam w Pepco mamy kubki. No zobaczymy, co tam ogólnie jest, ale no ja nie ukrywam, że chciałabym jeden kubeczek, ale on mnie musi, słuchajcie, oczarować. Mówiłam Wam to już, że to nie może być byle jaki. To musi być kubek, który mnie naprawdę oczaruje, więc jeśli nic nie znajdę, to trudno, mam dużo kubków. No jeśli znajdę, to super. Natomiast taki dzisiaj dzień spędzimy. Wychodzę, Grażynka wychodzi na mały shopping. A Wy się dalej ganiacie, super. To Wy się ganiajcie, a ja idę do obowiązku. Dobra, kochani, jak coś sprawdziłam i tak, mam szczotkę, myślę, że ona da radę do mycia podłóg, mam skrabdaka, fajna sprawa, i ten płyn do mycia zmywarek, ja jego używam i jestem zadowolona, także mam zapas i już wiem, że tego kupować nie będę. A ja, kochani, chciałam Wam bardzo podziękować, bo wiele z Was, kilka z Was mi napisało, że to prawdopodobnie jest kalatea i wiecie co, jedna z Was mi nawet wysłała nazwę i kurde tak, to jest kalatea, więc tutaj na witrynce mam, myślę, że już taki wstępny cmentarz. Mam 3 kalatee. Tę kupiłam świadomie, tę kupiłam jako wyzwanie i tę kupiłam nieświadomie. Myślałam, że to jest maranta, że Wam to opowiadałam. Eukaliptus się nawet ładnie zasuszył, ale nie wiem, czy on tu długo postoi. W każdym razie, dzisiaj z tej kalatei, słuchajcie, wycięłam... Dzisiaj? Oj, nieważne. Wycięłam suche listki. No ale widzę, że inne już idą. Chcą dołączyć, ale ona tutaj, słuchajcie, nowe wyrodzi. Ta z kolei, to zaskoczyło mnie, wiecie co, ja nadal mam wątpliwości, znaczy wiem, że to jest kalatea, ale nadal mam ku temu wątpliwości, bo ona stała na przeciągu, ja nie ukrywam, że okno w kuchni otwierałam, ale już jak się dowiedziałam, to już ją przeniosłam, z tym podlewaniem to ona sama nie wie, o co jej chodzi. Cześć, kochana, teraz ma wilgotno, więc może się ale zobaczcie, ona wypuszcza nowego listka, więc ja nie wiem, czy to kalatea, czy kalatea by dała radę wypuścić u mnie jednego listka. Orbifolia jest przepiękna. Marzyłam o tym kwiatku wiele lat i on teraz już wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy, ale przestał zdychać, słuchajcie, co jest dziwne. Tu ja nawet hygrometr mam. Przestał zdychać, a był taki moment, że po prostu w 3 czy w 4 dni większość liści stracił. On był absolutnie przepiękny, a teraz te liście, szczerze nie cieszy mnie to, nie podoba mi się to. Zobaczcie, jak to wygląda. Pisałyście mi, bo mama mówiła, że może za suche powietrzak ma końcówki. Nie wydaje mi się, dlatego że byłoby tylko na końcówkach. Tutaj ma też, wiecie, te takie no, brązowe plamy, więc to wygląda jak choroba grzybowa. Pisałyście mi, żeby sprawdzić, czy korzenie nie są uszkodzone. Szczerze, nie chce mi się tego robić. Nie opłaca mi się tego robić. Nie opłaca mi się bawić z tym kwiatkiem, bo jego wygląd już mi nie odpowiada. I zanim on by odbił i by dożył do takiej świetności, w jakiej był, to szczerze ja nie wiem, czy ja mam na to nerwy. Patrzę, wiecie, co jakiś czas, że może mnie zaskoczy, może wypuści nowy listek. Ale no niestety nic tu nie ma, tylko zgliszcza. No plus jest taki, że teraz te przestały zdychać, więc nie wyglądają tak mocno źle, więc tak, tutaj mam 3 kalate, nigdy w życiu więcej. Miałyście rację, żeby się nie przyzwyczajać, natomiast ten kwiatek tak bardzo mi się podoba, że ja nie wykluczam, że jak kiedyś będę w Ikea i zapomnę o tych nieścisłościach w mojej głowie, to jeszcze sobie raz kupię, ale to wiecie, to jest na tej zasadzie, że kupi się raz na jakiś czas, bo tak jak strelicje mam przepiękne i pięknie wyglądają, pięknie rosną i zachwycają, tak po prostu te 3 okazy denerwują mnie, one są zbyt wymagające dla mnie, naprawdę, więc tak wygląda teraz witrynka, ale uprzedzam, że to może się zmienić i te kwiatki mogą tu się zmienić, a jak się wścieknę, to może być, słuchajcie, jeden piękny dzień, że po prostu ich nie będzie. Spóźnione, ale szczere, faza na omlet nadal trwa. Szklę sobie cebulkę na masełku i zaraz rozbełtowuję 2 jajka i zalewam cebulkę. Zawsze się staram ją, wiecie, tak równomiernie rozłożyć przed zalaniem. O, proszę. I teraz jajka i przykrywam do ścięcia się jajek. Patrzeć na te piękne kolory, kochani. Cały czas świeci słońce, to jest niesamowite. Ubieram się i lecę do Pepco, lecę do Action. Może zaproszę Megusię na kawę. Zobaczymy, ale nie spieszę się. O, może sobie Kindla wezmę? Taka dzisiaj jestem szalona. Ty dzisiaj z ojcem, na mnie się nie patrz. I co? Już mi Krzysztof dał zadanie, żeby kupić worki na śmieci, więc zaraz mi się zrobi z tego niezła lista zakupów. I słuchajcie, stwierdziłam, że będę fit girl. A tak serio, już miałam to w planie jakiś czas, żeby kupić kilka pęczków selera naciowego i zrobić sobie taką co? Kurację z... Mam wyciskarkę z taką kurację z soku selera naciowego, którego nie lubię, który jest ponoć bombą witaminową, a z racji tego, że ja odczuwam ostatnio jakieś takie, nie wiem, przesilenie, zmęczenie, może dzisiaj tego nie widać, to stwierdziłam, że dopóki na ile mi ten seler wystarczy, na tyle będzie. Raczej tego ponawiać nie będę, bo dla mnie smak selera ale dzisiaj sobie tak zrobię. Także biorę książkę i spadam. Tylko muszę się ciepło ubrać, bo pomimo tego, że jest słońce, to niestety jest też chłodno. A tutaj już są oczy, już w dole, ponieważ on wie, że bez matki będzie zaraz. Sama sobie idę nareszcie, bez ciebie i bez nikogo, kochany. Ty dzisiaj z tatełkiem będziesz balować. Macie dzisiaj męski wieczór. Tak. Nawet nie czekaj na żadne ode mnie tutaj zawołanie, bo go nie będzie dzisiaj. Nie będzie dzisiaj zawołania ode mnie. from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Oh, you don't have to wake up yet. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Oh, you don't have to wake up yet. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on, all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. We can spend... Dobra kochani, jestem, wróciłam. Chłopaki są na spacerze, zatem na szybko chciałam wam pokazać, co kupiłam Krzyśkowi. Dosłownie drobiazg na dzień chłopaka, ale myślę, że będzie zadowolony i ja wam to pokażę. I później przejdziemy już do klasycznego hola, bo po prostu nie chcę, żeby on to widział. Zatem wy oczywiście oglądacie to później. Natomiast co Krzysiek dostanie ode mnie na dzień chłopaka? Kubek. Jakby chyba nie muszę nic dodawać, prawda? Wszyscy wiemy... O kurde, dopiero teraz zauważyłam. No nic, ma bliznę, jaką kiedyś Mariuszowi zrobiła. Kubek w bułkę. Do tego Reese's, białe. Biała czekolada i masło orzechowe, nic nie trzeba dodawać. I słuchajcie, miałam taki fajny pomysł, ale stwierdziłam, że zrobię najpierw jedno zdjęcie, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. W Rossmanie jest takie stanowisko CEWE i tam możecie wydrukować zdjęcia z telefonu, z karty pamięci, z USB. I słuchajcie, stwierdziłam, że wydrukuję na próbę jedno. Oprawię mu w ramkę, bo mu się to zdjęcie bardzo podoba. Jakość tego wydruku jest taka, ale umówmy się, te zdjęcia, które mamy na korytarzu wydrukowane, są naszą drukarką drukowane na czarno, więc jest jeszcze gorsza. Natomiast ja za to zapłaciłam dosłownie kilka złotych i miałam to natychmiast. I to jest nasze zdjęcie z Malediwów, które dostaliśmy od fotografa. Wydrukowałam jedno na próbę, dlatego, że jeśli to wszystko, stwierdziłam, że jeśli to wszystko będzie spoko, to zmienimy nareszcie zdjęcia w korytarzu, które są... Pokażę wam tę jakość. Szału nie ma, ale to jest zdjęcie przesyłane przez Instagram. Ja to ściągałam z Instagrama, więc nie wiem tak naprawdę, w jakiej ono... Dzień dobry, kochana! Jest coś dla ciebie tutaj. Nie wiem, jakiej ono tak naprawdę jest rozdzielczości. Zobacz, siostrę ci przyniosłam. Kochana, tu jest Kiciuś, siostra twoja. Boże, jakbyś się w lustrze przeglądała, co? Nie, no to oczywiście ty jesteś ładniejsza, tak. No patrzysz, że pusty, no oczywiście ty byś już pochlebtała coś, co? Tak? Więc taki drobiazg Krzysiek ode mnie dostanie. Zaraz znajdę jakąś ramkę na szybko, wiecie? Żeby nie widział. Ale teraz lecę to schować i przejdziemy do moich opowieści i do hola. Wiecie co, to jest hol pod tytułem Przyda się. Mam dużo pierdół, ale szczerze uważam, że... Nie, no nie już. Ale szczerze uważam, że potrzebne i naprawdę przyda się. Także kochana, lecimy schować ojcowi prezent, bo to jest od nas, nie? To jest od ciebie, od kobiety jednej w domu, tak? I od drugiej, także chowam mu to i zaraz do was wracam. Dobra kochani, czy stoicie prosto, czy się trzymacie, czy jesteście gotowi na mój szalony haul? W ogóle muszę wam opowiedzieć, to będzie, wiecie, story time. Poszłam na randkę, okazało się, że miałam sympatyczną randkę, tak się, wiecie, naszykowałam, nastawiłam, że w tym Pepco kupię fajne rzeczy, kupię kubek, no i był ten kubek, który mi wysyłałyście i powiem wam szczerze, że on w internecie, w sensie na tych zdjęciach, które mi wysyłałyście, wyglądał pięknie. a na żywo to po prostu była tak słabo naniesiona grafika, to po prostu to była pikseloza w tak brzydkich kolorach, że jak go wysłałam Adze, ona mówi: o Boże, jak ze stołówki, mam nadzieję, że nie kupiłaś. No nie, nie kupiłam, bo mi się też nie podobał. I przyznam wam szczerze, w ogóle w Pepco dla mnie, choć opowiem ci też, dla mnie bardzo dużo takich pierdół, ale takich kiczowatych i takich bardzo słabej jakości. Było mnóstwo no wielkanocnych już rzeczy. No i te jajeczka są spoko, jak ktoś lubi takie pierdoły, okej, ja mam zająca Andrzeja od wielu lat, wystawię go i tyle. I powiem wam, mogę teraz już powiedzieć, bo nie ma Krzyśka w domu, że szłam też z zamiarem zakupu chociażby 2 szklanek przezroczystych o z takim albo z takim kształtem, dlatego że my mamy takie te, o takie te niebieskie, i Krzysiek mi zabrania w nich pić, dlatego że one się bardzo słabo domywają w zmywarce i trzeba je domywać ręcznie, a ja księżniczka ręcznie nie zmywam, więc chyba wywiozę te szklanki na działkę, mimo tego, że ja je bardzo lubię, bardzo mi się podobają, no ale tam nie ma zmywarki, tam i tak się zmywa ręcznie i byłyby tam bardzo piękne szklanki, a sobie kupiłabym po prostu jakieś przezroczyste o innym kształcie, no bo ten kształt totalnie się po prostu do naszej zmywarki nie sprawdza. I szklanek też nie było, szczerze, były jedne ładne, chyba ich nie nagrywałam, dlatego że było też bardzo dużo ludzi w Pepco, właśnie w takim kształcie, i były takie, nie wiem, no takie były, wiecie, o takie były, nie? Szlifowane, frezowane, nie wiem jak to się mówi, no ale one były w złym kształcie, inne były tak tandetne, że stwierdziłam, że nie. A ja w takich klasycznych szklankach piję sobie swoje miksturki, piję, podaję wodę, jak ktoś przyjeżdża, piję kolagen, no i chciałam chociaż jedną taką szklankę kupić i nie było nic fajnego. Była też jedna ładna, którą też wam pokazywałam, z rączką, taki ala kubek, właśnie też takie frezowane, ale ona była wyszczerbiona, więc stwierdziłam, no nie, dlatego została, bo została jedna, więc mniemam, że po prostu się rozeszły. Reszta rzeczy badziewiaste, więc nie jestem zadowolona z wyprawy do Pepco. Z wyprawy do Action już bardziej, dlatego że jak przeglądałam, w końcu wiecie co, miałam czas, żeby pójść, popatrzeć sobie, co jest, zastanowić się, czy tylko potrzebuję, czy tego nie potrzebuję. I w ogóle niesamowite jest to, że nie nagrywałam wam tego, ale ostatnio w Carrefourze jak byłam, nagrałam wam przebitkę herbat Pukka albo Clippers za 40 zł. To teraz Pukka i Clippers były za 10 zł. Oczywiście były po 2 smaki, natomiast nadal... No i właśnie w tym Action miałam czas się zastanowić, czego chcę, w ogóle sobie poprzypominać, jakie ja mam plany, i w ogóle uświadomiłam sobie, na przykład, zaraz wam pokażę, że niektóre rzeczy można kupić w Action, o czym ja zapomniałam. Myślałam, że będę jechać do Ikea albo będę zamawiać na Allegro. Także przechodzimy do tego hola, powiem wam co i jak. A na koniec jeszcze poszłam do Rossmana, ale to na spokojnie, zaraz wam poopowiadam. Więc tak, jeśli... Dobra, wyjmę sobie to wszystko, żeby mówić wam sklepami, i pokażę wam... Tak, Kiciusia, wszystko można wąchać. To jest dla brata twojego jedno, ale no myślę, że... Nie, to jest Action. Myślę, że ty też będziesz zadowolona. To jest Pepco i to jest Pepco. Dobra, kochani, i teraz tak. 4 rzeczy w Pepco. Worki na śmieci. Wiecie co, ja jestem straszna, bo ja nie wiem, jaką my mamy pojemność pojemnika na śmieci, więc wzięłam 60 takie. Wzięłam dla mamy migdały w karmelowej glazurze. Wzięłam dla Mariuszka kostkę, bo te, wiecie co, te zabawki z Pepco są spoko. One... Nie! One kosztują 6 zł, a naprawdę nam na dużo dłużej wystarczają niż niejedne drogie. I wzięłam chusteczki do prania, w sensie, wiecie, absorbujące kolor, żeby inne ubrania nie barwiły, więc w Pepco tylko to. Tesco chciałabyś. No i tak, kochani, poszłam do Action. Już wam pokazuję, co w Action kupiłam, żeby tu nic nie wywalić z paragonami. W Action dużo rzeczy. Było naprawdę dużo fajnych rzeczy i miski były. Fasiona gryzie kostkę. Tak, kochana, możesz sobie gryźć taką kosteczkę. Fajna jest. Oczywiście, to nie tylko dla psów, kochani, jest. Jak już mój kot się interesuje, to każdy się tym zainteresuje, nie? Ale fajna, możesz sobie z dziąsełka masować. Te ściekłe dziąsła gryzące. Ja ci to wyrwę. O, proszę, kochana, śmiało. Tutaj możesz sobie gryźć. Kiedyś Mariuszek miał taką niebieską kostkę i bułka właśnie gryzła, była z podobnymi wypustkami i od tamtej pory nigdzie jej nie widziałam. Oczywiście Mariuszów drobny mak rozgryzł. Więc Pepco w moim lipa, o tak wam powiem. No i w Action. Będę Wam pokazywać po kolei co i jak, dlatego że chcę zrobić z racji Dnia Kobiet, z okazji Dnia Kobiet, mamie drobny upominek i właśnie wzięłam jej te migdały, bo mama bardzo lubi migdały i wzięłam jej, znalazłam, myślałam, że chłopaki wracają, a to kot. Wzięłam jej nasiona buławatka, dlatego że zawsze jak jeździmy rowerami po łąkach. Ty oszalałaś? Wzięłam jej nasiona, dlatego buławatka, dlatego że zawsze jak jeździmy po łąkach, przy łąkach rowerami, to mama się zatrzymuje i ona tak lubi patrzeć na buławatki, a u mamy nie ma chyba nigdzie buławatków, więc stwierdziłam, że może jej się przydadzą. Wzięłam 2 opakowania, bo nie wiem ile tego jest, wiecie jak ja się znam. No i tak, stwierdziłam, że jakbym wzięła 2 worki na śmieci, to wezmę większe, więc wzięłam większe. Poza tym Krzysiek ma fetysz worków na śmieci i baterii. Więc myślę, że będzie podekscytowany dzisiejszego wieczora, dlatego że wzięłam jeszcze 3 worki na śmieci. Worki na śmieci do kuwety. Przyznam Wam szczerze, że nam się tylko te sprawdzają. Kupiłam kiedyś z Zooplusa, Krzysiek narzekał, ponieważ kuweta to jego działka, narzekał, że się rwie, a że te są super. Akurat bułce nie przeszkadzały, jakby wiem, że są kociaki, które mają z tym problem, no nasza nie ma. I naprawdę pomaga to w czystości, one się nie przedzierają, nie, pazurkami ich nie rozwala. Naprawdę spoko i one kosztowały, słuchajcie, 5 czy 6 zł. Hello Focus, czy mógłbyś pokazać? I one są z Action, naprawdę spoko worki. Tak jak mówię, z Zooplusa nam się tak dobrze nie sprawdziły. No i to, po co poszłam, to jest to do fug. I wiecie co? To jest zarąbiste, bo to jest no niby taka szczoteczka, ale to bardziej jak taka szczotka druciana. Wiecie, o co mi chodzi. Więc myślę, że ja wszystko tym. I to jest takie dość twarde. To w ogóle kosztowało chyba 4,79 i śmieję się dlatego, że Aga akurat była u siebie w Action i wysłałam jej, że biorę i ona okej, to że też i robiłyśmy sobie, wiecie, relacje, co jest u mnie, co jest u niej i też wzięła to i ona się śmieje, że no dobra influencerka z ciebie, ja powiedziałam poczekaj, bo okaże się, że razem to zrobimy, a później razem będziemy fugi kładły, nie? No ale zapowiada się to naprawdę ciekawie, w ogóle wydaje mi się, że ja wzięłam 2 i mi chyba jedna gdzieś z koszyka wypadła. No ale dobra, no mam jedną na próbę, wiem gdzie leżą. U mnie, słuchajcie, one leżały przy tych takich odciągaczkach na wodę z prysznica i to wyglądało podobnie. Ja na początku nie widziałam, później patrzę, okej, mam cię zarazo. Więc wydaje to się być naprawdę sensowne. Później, z rzeczy, które mi się przypomniały, to tak, magiczna gąbka, jakaś... Nie mówi się śmieszna cena, bo wiecie, bo pieniądze nie są niby śmieszne i tak dalej, ale naprawdę niewielkie pieniądze. O, Action. Zaraz Wam powiem ile za te gąbki, dlatego że w Rossmanie pojedyncza gąbka kosztuje dużo, a tutaj, zaraz Wam powiem, gąbki do usuwania plam, 8 zł za 8 magicznych gąbek, więc naprawdę spoko cena. Mi się, słuchajcie, ostatnio bardzo dobrze trampki czyściło magiczną gąbką, niczym mi tak nie dochodziły, szczoteczką mi nawet tak nie dochodziły, nie dopierały się, a mam w planie niedługo zacząć prać buty, bo te, które mam, to w ogóle, w których teraz schodzę, tych białych Adidasach z HM-u, to one wołają o pomstę do nieba i ja nie mam czasu tego zrobić, nie mam ochoty tego zrobić i jak zobaczyłam, to przypomniało mi się, że potrzebuję zapasu do właśnie butów, super mi się sprawdziły, więc magiczne gąbki. I teraz tak, wzięłam taki kitchen cleaner i to jest zapach limonki i czarnego pieprzu, nie dałam rady tego tam odkręcić, żeby zobaczyć jak to pachnie. Wiecie co, ja najczęściej albo używam takich chusteczek do mycia, blatów przypuśćmy w kuchni, ale to jest trochę nie ekonomiczne. Później używałam, znaczy ja tego używam na przemian, płynu do mycia szyb. Tylko ten clean też nie jest najtańszy, więc wzięłam to za 5 czy za 6 zł. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że dobrze. No i teraz tak, z kwestii jeszcze organizacyjnych. Dlaczego mam znowu 4 minuty na karcie? No dlaczego wy tyle gadacie? Wzięłam worki próżniowe, dlatego że najpierw będzie projekt kuchnia, ale później będzie projekt sypialnia. Ja, słuchajcie, to zabrzmi dziwnie, ale ja stwierdziłam, że już mam dość tych kurtek puchowych, które wiszą u nas na korytarzu przez całe lato, tylko dlatego, że nie mamy ich gdzie schować, bo uwaga, mamy... Tak, właśnie o tobie będę mówić. Mamy w łóżku 4 szuflady i 4 szuflady są puste, żeby kotek sobie przychodził, a kotek przychodzi tam raz na miesiąc i stwierdziłam, że nie, Chociaż dwóch możemy użyć. No i po prostu do takich worków próżniowych schowamy kurtki, odciągniemy powietrze i to będzie dużo mniej miejsca zajmowało, a nie będzie nam wisiało na korytarzu. Ja w ogóle nie sądziłam, że w Action znajdę worki próżniowe. Myślałam, że w Ikea. Chciałam zamawiać na Allegro. Super, że tutaj były. Wyciorki do zębów, znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa. No my z mamą nazywamy to wyciorkami do zębów. Proszę bardzo, 7 zł. Tu akurat cena jak w Rossmanie. I deska bambusowa, na którymś live'ie do krojenia deska. Opowiadałam Wam na którymś live'ie, że będę chciała wymieniać powoli deski ze wszystkich plastikowych na drewniane. Ja wiem, że zdania są podzielone. Mam wrażenie, że w ogóle to najlepiej chyba by było na szklanej kroić, dlatego że na plastikowej jak kroicie, to ponoć kroicie też plastik i go spożywacie. Ja nie wiem do końca, czy deska drewniana jest dobra na przykład do mięsa. Myślę, że powinno się mieć raczej dwie. Jedną do mięsa, jedną do warzyw. Ta na razie będzie, słuchajcie, do warzyw, ale będę powoli wymieniać te deski. Nie kupiłam wszystkich tego rozmiaru, dlatego że te deski nie są jakoś, wiecie, najtańsze. No ona kosztowała 2 dychy, ale one nie są najtańsze. Poza tym chciałabym mieć w różnym kształcie i powoli pozbywać się tych plastikowych, bo Krzysiek jak to usłyszał, powiedział: nie, bo tego nie można mieć w zmywarce. Nie? Ale no, będę argumentować. Teraz dajcie mi chwilę, muszę usunąć jakiś materiał, bo byłam jeszcze w Rossmanie. Czego tu masz kostkę i ty się obraziłaś teraz na kostkę? Gryź sobie, kochana. Dobra, jestem. Myślę, że teraz już będę mogła się rozgadać, bo trochę oczyściłam kartę. No i tak, później, kochani, poszłam do Kosty. Wiecie, jak my sobie tu obie siedzimy. Poszłam później, słuchajcie, do Kosty, bo ostatnio na Instagramie widziałam, że warszawscy influencerzy wrzucali, że w Koście nareszcie jest matcha. Więc stwierdziłam, dawno nie piłam matchy, pójdę sobie na matchę, bo w Starbucksie jest normalnie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zapytałam pani, bo tam były jakieś różne szejki, coś tam matcha, coś tam jakieś, wiecie, z mango, z rango i tak dalej. Zapytałam pani, czy to jest słodzone i czy można bez cukru. Pani popatrzyła na mnie jak na ufolutka, no bo wiecie, ja piję matchę bez cukru po prostu z mlekiem i wodą. Pani popatrzyła na mnie jak na ufolutka, bo i powiedziała mi, że no proszę Panią, my mamy takie drinki i to jest syrop o smaku matchy. Więc z matchą to ma tyle wspólnego, że po prostu się tak nazywa. Więc no podziękowałam, bo ja nie jestem już takim zainteresowana, więc rozpieściłam się, słuchajcie, byłam na randce, wzięłam sobie latte, poczytałam sobie książkę. No i tak, i spędziłam bardzo miło czas i dla mnie, wiecie, to nie jest codzienność, bo ja byłam chyba tak, no któryś dopiero raz w życiu. Przełamię się, słuchajcie, i pójdę kiedyś sama do restauracji. Nie bardzo to jest w moim klimacie, ale z drugiej strony nie wiem, bo nigdy nie byłam, więc jak się nie dowiem, to... Jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Ale był to bardzo miły czas, poczytałam sobie książkę. Co ona tam robi? Więc naprawdę bardzo fajnie. Później stwierdziłam, że idę do Rossmana po brakujące rzeczy. Po pierwsze, kończy mi się peeling enzymatyczny do skóry głowy. Ja kocham ten z Only Bio, ale bardzo dużo osób poleca ten z Radical. I teraz wiecie co, on był na przecenie, kosztował... Ja to wiem. Kosztował 14,49 i on był na jakiejś dzikiej przecenie. Ale powiem Wam szczerze, że nadal ta przecena to mnie średnio, tak? Ja stwierdziłam, że go spróbuję. Raczej nie będę go używać cały czas, dlatego że ten z Only Bio kosztował 22,90 w cenie regularnej i tam jest 125 ml. Ten kosztował 14 i tu jest 75 ml w ogóle tylko, więc... Zobaczymy, ale bardzo dużo osób go poleca, więc stwierdziłam, że a dobra, spróbuję. Więc tak, mówiłam Wam, że nie kupuję kosmetyków i nie kupuję, kupiłam tylko rzeczy, które mi się kończą albo których odczułam potrzebę posiadania, tak jak na przykład jednoskładnikowa ekspresowa henna do brwi Delia. I to Wy mi pisałyście o tym, bo ja pytałam Was po tych moich brwiach, po tych moich zrobionych brwiach, czy w ogóle w Rossmanie można coś takiego dostać. Przyznam Wam szczerze, że ja to żyłam pod kamieniem, bo ja nie wiedziałam, że w Rossmanie jest taki wybór wszystkiego. W ogóle ja widziałam nawet dzisiaj, poza tym, że mydło do brwi, no to wiem, że się stawia na nie brwi, widziałam nawet peeling do brwi. Okej, używajcie sobie peelingów do brwi. Natomiast samych tych rodzajów była... O nie, to ja źle kupiłam, bo jedna z Was mi bardzo polecała żelową hennę do brwi. Nie pudrową, że żelowa się trzyma jeszcze lepiej, a ja kupiłam jakąś jeszcze inną, jednoskładnikową hennę. No nie wiem. Myślę, że ona nie będzie chyba jednak najbardziej trwała. Natomiast jestem ciekawa tego opakowania, bo zobaczcie, to jest coś takiego. Więc to, jak to jest w patyczku, ja wam nawet unboxing zrobię. O tak wygląda. Instant Eyebrow Tint. No może ja chyba jednak przeczytam instrukcję obsługi. Boże, ten fokus, słuchajcie, naprawdę taki polecany aparat, a po prostu fokus. Dobra, otworzę to dla was. Okej. Myślę, że będzie Breżniew. Aha, i to jest taki jakby pędzelek. Zrobię sobie to dzisiaj, ale już wam powiem, jak to się robi. Wrażenia są ulotne, zwłaszcza pierwsze, dlatego działaj szybko. Ekspresowa henna do brwi pomoże ci zabłysnąć w okamgnieniu. To jeszcze cię zabłysnę. Piękno nigdy nie było tak blisko. No dobra, gdzie tu się, co tu się robi? Po prostu... Szlachetny kolor, precyzyjne wypełnienie i pięknie podkreślone brwi, a to wszystko z jednego pojemniczka. Po prostu nakładasz hennę, zmywasz jej nadmiar i już po chwili zostawiasz na trwałe wrażenie. Czyli bez mieszania, efekt w 5-10 minut, przebadana dermatologicznie. Okej, no dobra, myślałam, że kupiłam coś innego, następnym razem kupię albo żelową, albo pudrową. Tylko widziałam, że ta pudrowa, jak sama nazwa wskazuje, jest w pudrze, więc tam trzeba z czymś mieszać i to już chyba dla mnie jest za bardzo rocket science, więc... Kolejna rzecz, której potrzebowałam, pokazywałam wam ostatnio w projekcie tylko, że... O Jezu, taka jesteście piękna, zaraz się będziemy bawiły. Że skończyła mi się maseczka oczyszczająca do twarzy z Body Shopu i bardzo mi się podobała. Ale wiecie co, ta z Miya, ja nigdy chyba nie miałam nic z Mii, a nie, miałam chyba ten... płyn micelarny. Nie był spoko. I właśnie ta maseczka była bardzo polecana, bo to jest 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kompleksem kwas azelainowy i glicyna. Bardzo chętnie sobie ją potestuję. Nie była ona najtańsza, bo kosztowała z 4 dychy, więc taksę. Ale no potrzebuję maseczki oczyszczającej. Aha, bo tutaj jest taka naklejka. Zaraz powiem, pokażę wam i powiem wam, jak pachnie. Przecież mnie szlak trafi, zanim ja to zrobię. To są właśnie, takie to są czynności, kochani, które mnie doprowadzają szybko. No, słuchajcie, kochani, to sąsiada trzeba prosić, żeby to otworzył, serio. To jest dla kobiet robione. A, bo to było drugie, widzicie, o. Panowie wrócili! Taka maseczka to jest. Ładnie wygląda, będzie po prostu... Tak, kochany, to jest dla ciebie, chciałam ci to sama wręczyć. Zobacz, rybko. Mariuszku? Tak. No, proszę. Więc będziemy sobie testować. I ostatnia rzecz to właśnie drobiazg dla mamy, o którym wam mówiłam. Taki bubble tea, perfekty, balsam do ciała, nawilżenie, wygładzenie, każdy rodzaj skóry i pachnie kwaśno, dlatego że mama ma trochę takich słodkich na jesień, zimę, to zrobiłam jej zapas, tym razem na wiosnę. Także takie całe moje zakupy przyda się. No i tak, lecę to rozpakowywać. I co? I będziemy sobie testować niektóre rzeczy, moi drodzy. Dobra, kochani, ja już wysmarowana w maseczce, zaraz idę ją zmywać, bo trzeba ją trzymać tylko 5 minut. Wydaje mi się, że wiecie, lepiej nie przytrzymać za pierwszym razem. Czuję delikatne ściągnięcie teraz, bo ona delikatnie wysycha i takie chłodzenie, jak przyspieszam na korytarzu. Jestem ciekawa, jak to będzie dalej w trakcie używania, bo tak jak wam mówiłam, sprawdzałam recenzję, nauczona już doświadczeniem i ma całkiem spoko i całkiem pozytywne, więc no zobaczymy. Dajcie znać w ogóle, czy macie swoją ulubioną maseczkę, jeśli tak, jaka jest wasza ulubiona. Mega mnie to ciekawi. W ogóle jestem ciekawa, czy w Rossmanie na przykład są jakieś takie oczyszczające maseczki naprawdę godne polecenia. No mam nadzieję, że ta taka będzie, ale... zobaczymy. Kończę na dzisiaj, żegnam się, to był w sumie nawet trochę długi dzień. Więc tak, odpalam sobie książkę, no i już relaks, chill i idę spać. I ładuję baterię na jutrzejszy dzień, bo jutro też planuję nagrywać i słuchajcie, no jutro to może wyjść komiczny film, dlatego że jutro chciałabym zrobić tę hennę. A wiecie, ja jestem bardzo uzdolniona manualnie, makijażowo, to może być Angry Birds, więc... zobaczymy, co to takiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy film przypadł wam do gustu, że podoba wam się to, że w marcu podoba się więcej filmów, że pojawia się więcej filmów. No i tak, żegnam się na dzisiaj i do zobaczenia już bardzo niebawem. Zostawcie kciuka w górę, jeśli podoba wam się to, że jest troszeczkę więcej materiałów. No i co? I widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Pa!